Witam wszystkich widzów. W końcu udało się mi skończyć regał. Nowy chcę wam pokazać. To jest tak, regał stoi w piwnicy, wymiary 3 metry na 40 i w związku z tym, że w piwnicy niestety mam ograniczenie, czyli wysokość 1,40 m. Pionowe elementy to jest kątownik 40 na 40, grubo 3 mm. Poziomowe elementy, ceownik zimnogięty 50 na 30 na 30. Niestety nie wytrzymał i trzeba było wzmocnić, ponieważ po zalaniu wody zauważyłem, że po prostu robi się luk, przegina się. Więc trzeba było wzmocnić, też wzmocniłem kątownikiem, o jak tu widać, po środku 40 na 40. Teraz już regał stoi stabilnie, nie ma żadnych problemów. Kanalizacja. Cała instalacja kanalizacyjna zrobiona jest z rurek PCV o średnicy 50 mm. Do górnej półki jedna linia, do środkowej druga linia. I mamy tak cztery, znaczy trójniki otwarte. Już pokażemy trójniczki, jak widać. Otwarte trójniki, to po prostu odmulać wsadzam do trójnika i sprzątam wszystkie zanieczyszczenia, tak? Na górnej półce mamy cztery otwarte, drugi, trzeci i tam na końcu czwarty. Natomiast na środkowej mam trzy, ponieważ akwaria stoją. 115 to 1 i tutaj do tych 54, bo tu są 6 akwariów, 54 litry idzie po prostu dwa trójniki, to wystarczająco jest. Naprawdę jest bardzo wygodne, ułatwia mi pracę. Tu idzie po instalacji i prosto do instalacji kanalizacyjnej. Teraz oświetlenie, prądy. Całe, jak i w poprzednim regale, stosowane są kantówki, na których, jak widać, LEDy, oświetlenie do każdego akwarium osobno. Kantówki to jest 50 na 20. Tu będzie lepiej widać. Proszę bardzo. Teraz tak, tu mamy z jednej strony skrzynkę. Oto. I mamy do każdego akwarium osobny wyłącznik. Można po prostu wyłączać światło lub wyłączać nad akwarium. Tu mamy tak, jeden trójniczek z tej strony, z jednej strony. Kable są schowane, jak i w poprzednim regale. Idą tu do drugiego. I z drugiej strony trzecie rozdzielać. I druga skrzyneczka do oświetlenia tego akwarium środkowego, tego. Pan akwarium długie na 115 cm, czyli 1,15 m. Teraz podacza nowej wody, wlew świeżej wody, kranówki. Tu mamy taki podgrzewacz, idzie rurką. I do każdego akwarium wlewa się świeża woda. Są zawory grzybkowe zainstalowane, więc można regulować ilość podawanej wody, jak widać. I tak samo na dole. I tak samo teraz tutaj. Odpływ jest zrobiony tak, że jest po prostu otwór nawrócony w dnie akwarium i wystaje rurka do pewnego poziomu, tak? Tu będzie lepiej widać. Jest rureczka. Wlewa się woda, dochodzi do pewnego poziomu i wylewa się. Na rurce jest zainstalowana siatka, żeby ryba po prostu nie wpadła do kanalizacji. I tu idzie instalacja. Tu mamy instalację wlew wody. Wlot i wylot. Wlot i wylot. Wylot jest zrobiony z rury PP o średnicy 25 mm, natomiast wlot jest zrobiony z 20 PP. I tutaj idzie tak i do kanalizacji, do systemu, do instalacji kanalizacyjnej.
Teraz tak, teraz aeracja. Stoi kompresor, tutaj jak widać, podaję na dwa regale. Jeden regal jeszcze nie jest skończony, a tu z tyłu, więc patrzymy ten, co jest skończony. I tu idzie po prostu z każdego, do każdego akwarium wężyk silikonowy z regulacją, z podawaniem odpowiedniej ilości powietrza, tlenu do każdego akwarium, można regulować, jest bardzo wygodnie. No i tyle chyba. To chciałem wam pokazać, jeżeli będą pytania, to chętnie odpowiem. Wszystkie komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia.